Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej, szef sztabu wyborczego Koalicji Europejskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Franz Timmermans, namaścił na lidera Lewicy w Polsce, przewodniczącego, a właściwie prezesa chyba wiosny, Roberta Biedronia, będzie wspierał wiosnę w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czy pan zazdrości? Nie, nie zazdroszczę. Tworzyliśmy bardzo szeroką koalicję europejską, blok partii centrowych, blok partii lewicowych. A kto lewicowych. Was będzie wspierał? Myślę, że przede wszystkim wspierać nas będą Polacy w tych wyborach. I... A jeśli chodzi o przedstawicieli Komisji Europejskiej? On chyba nie było. Oczekujemy wsparcia ze strony Komisji Europejskiej. Oczekujemy, że Komisja Europejska będzie uczciwie, niezależnie przyglądać się temu, co dzieje się w Polsce. A jest czemu się przyglądać? Chociażby dzisiejsza kwestia rozprawy dotyczącej polskiego sądownictwa to nie bezpośrednio Komisja Europejska, ale instytucje europejskie, Trybunał Sprawiedliwości, no widać, że mają z Polską przez złe rządy pisu bardzo, bardzo dużo. Roboty. A państwo nie mają problemu z wiosną Roberta Biedronia? Nie, nie mamy problemu z wiosną Roberta Biedronia, zajmujemy się tym co najważniejsze, czyli wygraniem z pisem w tym no roku. No właśnie, a gdyby, gdyby Robert Biedroń nie tworzył swojego ugrupowania, może byłoby łatwiej. Może, w związku z tym warto patrzeć na wiosnę. Może byłoby łatwiej. To od dłuższego czasu mówiliśmy, że im szersza będzie koalicja, im większa będzie ta lista partii opozycyjnych, które zasilą koalicję europejską, tym lepiej. Tym, tym wy, zwycięstwo nad PiSem będzie bardziej przekonywujące. Pan Robert Biedroń zdecydował, że pójdzie do wyborów sam. Niejako przedłożył e, ten nadrzędny cel, czy, czyli pokonanie PiSu. Uznał, że to jest e, to mniej ważne od jego osobistych ambicji. Rozumiem, choć nie jest to najlepszy wybór dla opozycji w Polsce. Panie pośle, czy Paweł Rabiej jest kretem albo może koniem trojańskim? Nie, Paweł Rabiej. Ocha, Także, żeby nie wykazał się właściwą. Nie... Stanisław Gawłowski zastanawia się na portalu społecznościowym, czy słowa z wywiadu wiceprezydenta Warszawy o legalizacji adopcji dzieci przez homoseksualistów mogły być ustawką na rzecz praw człowieka. To też o krok za daleko. Pan Paweł Rabiej to fakt. Nie wykazał się pewną przenikliwością i przewidywalnością, że jego prywatna opinia zostanie przez PiS cynicznie, cynicznie wykorzystana do tego, aby twierdzić, że jest to program całej formacji, całej koalicji europejskiej. A nie jest. Podkreślamy to od piątku, podkreślał to sam, sam pan Rabi i ja raz jeszcze podkreślam, to była prywatna wypowiedź Pawła Rabieja. Ale jeśli chodzi o kartę LGBT, to Rafał Trzaskowski, wasz wiceprzewodniczący, ma pełne poparcie ma na, W stu procentach ma nasze poparcie. Oczywiście Rafał Trzaskowski przede wszystkim jest politykiem, który wygrał z pisem w zdecydowany sposób e, pod bardzo trudnej kampanii. Wtedy, gdy niektórzy jeszcze kilka miesięcy przed wyborami wróżyli, że to w Warszawie może być różnie. Natomiast... A teraz wam głosów przysporzył tą kartą LGBT ogłoszoną w tym właśnie momencie, wpisującą się w kontekst no przedwyborczy. Tak, tylko, tylko to nie karta jest problemem. Kart, problemem jest to, w jaki sposób w Polsce Buduje się politykę opartą na kłamstwie. Jak, w jaki sposób PIS buduje taką politykę, w jaki sposób e, normalne zapisy, które znajdują się w tej karcie, zostały wypaczone przez PIS. Proszę zwrócić uwagę, że my nie dyskutujemy no o dobrze. zapisach z tej karty. My dyskutujemy o jakichś wyobrażeniach pana posła Kaczyńskiego. Pan poseł Kaczyński nie czytał tego, uznał, że zbuduje na tym manipulację, że przestraszy kolejną grupę społeczną, kolejną grupą społeczną i po prostu kłamie Panie. W tej sprawie. Panie pośle, ale można przeczytać te Zapisy. Można. Bo one były nawet publikowane w mediach. I myślę, że część osób, która je przeczytała, też się przeraziła bez Jarosława Kaczyńskiego. A ja myślę, że Jarosław Kaczyński i PiS stworzyli narrację, która jest całkowicie nieprawdziwa. Mówiono tam o nauce wychowania seksualnego dla dzieci w przedziale 0-4 lata. No przecież wszyscy wiemy, że to jest bzdura. Jeżeli pomyślimy na spokojnie, no przecież to jest kompletny absurd. Ta karta miała pokazywać jedną rzecz: miała pokazywać to, że nie ma grupy społecznej, która, która będzie pozostawiona poza ochroną państwa, która będzie wykluczana, że w dobie państwa pis, które chętniej flirtuje z... Nacjonalistami, którzy maszerują, maszerują z flarami, z, z pochodniami, trzeba troszczyć się także o mniejszości. Mniejszości, zarówno etniczne, jak i mniejszości seksualne, jak i mniejszości, to znaczy o tych, którzy myślą mi ja o życiu. Nie chcę dłużej rozmawiać na ten temat, z, zakończmy to. Ale jeszcze jedno pytanie o Pawła Rabieja. E, czy gdyby to od Pana zależało, to straciłby stanowisko? Bo od dwóch dni e, słyszę, że Pan jest autorem takiej sugestii. Nie, ja nie jestem autorem takiej sugestii. Yy, uważam, że decyzje personalne w każdym samorządzie to jest suwerenna i niezależna decyzja prezydenta i to pan prezydent Trzaskowski ma tutaj pewne, pełne władztwa, aby te decyzje podejmować. Ja mu w tej sprawie nie będę doradzał. Nie jestem zwolennikiem dyscyplinowania, czy też dymisjonowania kogokolwiek za poglądy. Natomiast pan prezydent Rabi i tego jestem przekonany, powinien bardziej skoncentrować się na kwestiach urzędniczych, bo jest wysokim urzędnikiem ratusza. A jeśli chodzi o pójście za daleko albo za blisko albo sam raz, no to panu jeszcze zacytuję te, też, że tak powiem waszego człowieka Jacka Rostowskiego. Wszyscy wiedzą, że nie ma partii politycznej w Polsce, gdzie jest więcej niezdeklarowanych gejów niż w PiSie, szczególnie na najwyższych pozycjach w tej partii. Tak mówił Jacek Rostowski w TV-24. To już chyba nie jest jakiś głos w debacie, tylko. Ja w ogóle nie chcę wchodzić w tego typu. No w tego to jakiś typu. Magier chyba troszkę Ja jest. w ogóle nie chcę wchodzić w tego typu debaty, w tego typu stwierdzenia. Każdy w Polsce, niezależnie czy jest politykiem, niezależnie od tego, jakie ma wyznanie, jaką ma orientację seksualną, powinien się czuć bezpiecznie. E? Od trzech lat mamy z tym problem. W państwie PiS nie wszyscy czują się bezpiecznie, a najmniej bezpiecznie czują się ci, którzy mają odwagę mówić wprost, że ta władza jest złą władzą. No dobrze, I ale na czy to W związku, w związku z, z tym, że jest, jak pan mówi, państwo PiS, to, to społeczność LGBT się ma gorzej? Coś nie, się coś myślę, się że myślę, że mamy stopniowo kroczącą mowę nienawiści, coraz bardziej ogarniającą polskie życie publiczne. Wie, wie, wie Pani, no nie sposób nie widzieć, nie sposób nie widzieć haniebnych napisów na różnych demonstracjach, często wymierzonych, albo to w ludzi, którzy przyjechali do Polski, albo w ludzi, którzy uciekają, by ratować swoje życie, albo także w mniejszości seksualne, albo także w ludzi, którzy myślą inaczej. No nie jest... Zgadzam się, że one są haniebne, tylko że one były już wcześniej. Były wcześniej, tylko wcześniej państwo z nimi walczyło. Teraz państwo z nimi nie walczy. Przypamię Przypominam panie, że do tej pory policja nie jest w stanie zidentyfikować... Ale skutecznie z walczyło? Tak. Nie tak? pani, no skutecznie. Jeżeli by rzeczy były oczywiste, to były przez państwo nazywane po imieniu. Prokuratura działała. Ja przypomnę, że od półtora roku prokuratura ma problem z ustaleniem osób, które niosły haniebne... Proszę pana, haniebne... odsunąć od mikrofonu, bo pan... Yy, tak, może pan się sam to się trochę słyszymy, tak, puk, puk, puk. Yy, od yy, półtora roku prokuratura nie jest w stanie ustalić osób, które niosły haniebne transparenty na marszu 11 listopada. Jest przyzwolenie władzy na Mowy Dobrze, to teraz przechodzimy do list europejskich. Czy mógł, mógłby Pan powiedzieć, jaki jest klucz do tych list? Ponieważ na razie poznaliśmy parę nazwisk, no i jest troszkę kwasów. Dlaczego? Tym. Nie, to są bardzo silne Dlaczego? listy. Dlaczego? Ze względu na kolejność. Budujemy bardzo szeroką koalicję, najszerszą po 1989 roku. To oznacza, że nie każdy może być na tych listach jedynką, dwójką, trójką, że nawet doświadczeni politycy, nawet doświadczeni parlamentarzyści, czasami z racji układanek wewnętrznych, jeżeli chodzi o koalicję europejską, muszą zadowolić się dalszymi miejscami. Ja tylko pocieszam jedno, ja tylko wszystkich, którzy są ewentualnie byli, mogliby mówić, że coś, że ktoś jest źle, że jest na czwórce, a nie, a nie na trójce, to przypominam, że to nie ma. Tak, tak znaczenia. Oczywiście lider listy jest ważny, ale już później na liście każdy wypracowuje swoją pozycję indywidualną. To ja jeszcze raz zapytam do, o, o klucz, bo pan mówi, że jak jest wiele ugrupowań, no to trzeba się jakoś podzielić. Tak. Natomiast, natomiast tam są osoby, które w ogóle nie są jakoś szczególnie związane z, z niektórymi ugrupowaniami. Nie są, nie są ani członkami partii, ani specjalnie nie współpracowały. Ale mogą, być, ale mogą być świetnymi lokomotywami, mogą być doskonałymi symbolami. Ja zakładam, że mówi pani chociażby o pani Jeni Ochojskiej. Ja myślę, że to będzie bardzo ciekawy wybór dla. Znaczy ja miałam na myśli pana Frankowskiego. A ja, on, to, jest, a ja, słowo, on jest po prostu, jest po ja, prostu jest słowo, bardzo popularny ja, na Podlasiu. Jest bardzo popularny i jest to też jeden klucz, ale to nie jest to, że jest człowiekiem niezaangażowanym w, w, we współpracę z platformą. Natomiast bardzo ciekawy jest ten przykład. A jak jest zaangażowany we współpracę z platformą? Współpracuje z lokalną platformą, bardzo mocno podkreślał to szef regionu. Natomiast, a co robi? E, pani redaktor musi zaprosić panie pani szefa regionu, no chancę, mam tego, ale pan, jakby, jakby pan jest... jedno zdanie, bo, Dobrze, bo, bardzo. E, Dobrze, bardzo, proszę e, bardzo. Bardzo ciekawy będzie pojedynek. Pani Janiny Ochojskiej z panią minister Zaleską na Dolnym Śląsku. Taki bardzo symboliczny, bo pani Janina Ochojska też jest osobą spoza polityki, ale jest osobą, która pomaga ludziom, a pani Zaleska jest osobą, której bliscy współpracownicy zajmowali się skokiem na PCK. I tu każdy będzie mógł zobaczyć tą symboliczną różnicę pomiędzy ludźmi, którzy są na listach Koalicji Europejskiej, a ludźmi PiSu. I tych symboli jest więcej. Wie panie, możemy, możemy zobaczyć na listach Koalicji Europejskiej premierów, czy... którzy wprowadza i Polskę czy do Unii panie, Europejskiej. I mamy panią że... premier Szydło, która wyprowadzała Flagę unijną z instytucji Polskiej. Pani minister Zalewska, pewnie jest odpowiedzialna za to, co się dzieje w szkołach, w oświacie, ale czy jest też odpowiedzialna za, za to, co się dzieje? No i nie powiedziałam, że jest odpowiedzialna. Tak, bo jest symboliczne. Ja powiedziałam, że jej bliscy, no jej bliscy współpracownicy. No to chyba każdy z nas bierze odpowiedzialność ze swoich współpracowników. W polityce jest też takiego jak elementarna no odpowiedzialność. Też za wszystkich swoich Jeżeli ktoś ze współpracowników Platformy dopuszcza się rzeczy nieetycznych, jesteśmy za to bardzo mocno piętnowani, także przez panią redaktor. Panie pośle, trochę słabo została potraktowana nowoczesna. Czy tak jak na no to zasługuje pod względem sondaży? Ale liderami list Koalicji Europejskiej są osoby bardzo rozpoznawalne. Często to nie było, nie miało znaczenia, jak ją, jaką formację reprezentują. Ważne było to, co dla Polski zrobili. Mówię tu chociażby o byłych premierach. Proszę zwrócić uwagę, że przecież pan, pan premier Belka, z tego co pamiętam, jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Niejako wszyscy przypisują go, te, go do tej puli Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo rzeczywiście o, z ich jest... Za... Puli? Eee... Jest przede wszystkim byłym premierem i no, gwarantuję. Nie powiedział o pulach, i, to pytam ja. Ale to no pula? Właśnie, właśnie staram się to wytłumaczyć, że wszyscy z racji tego, że był premierem w rządzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przypisują go do, 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 do SLD. A Ja przypomnę, że był przede wszystkim polskim premierem i jest prezesem Narodowego Banku Polskiego. Jest przede wszystkim osobą kompetentną. I taki był klucz liderów list koalicji europejskiej. Będą jeszcze zmiany, jeśli chodzi o tę kolejność, którą przedstawił. Grzegorz Schetyna. My, za, my na, na zarządzie krajowym wskazaliśmy osoby rekomendowane przez Platforma. Osoby rekomendowane przez inne partie. To też będą te partie podejmować decyzje statutowe. I dopiero na koniec marca będą całe uzgodnione w pełne listy koalicji europejskiej. Ale jeśli chodzi o tę waszą pulę, jak pan Ech. mówi, czy coś tu się może Pule? zmienić? Nie, nie, nie sądzę. To są bardzo mocne. Bardzo mocne wskazania, bardzo mocne nazwiska. Ludzie, którzy realnie dla Polski i dla Polski w Europie bardzo wiele zrobili, co jest szalenie ważne w kontekście, w kontekście czasów, w których żyjemy, gdy PiS wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej. Panie pośle, teraz znowu będzie cytat. Prawo i Sprawiedliwość z budżetu daje miliardy na propagandę partyjną. My po wyborach znajdziemy w budżecie pieniądze. Na 100 tysięcy złotych brutto podwyżki dla nauczycieli od razu po wyborach. 100 tysięcy to chyba tak. <laughs> 1000 złotych. O, dobrze. 100 tysięcy dla nauczycieli. 1000 to... złotych. Nie, przepraszam. Zera mi się rozmnożyły. 1000 złotych brutto podwyżki od razu po wyborach. Czy to będzie jeszcze w tym budżecie przygotowanym przez PiS? Państwo znajdą to? Ale już wybory, przypominają, że wybory parlamentarne będą w październiku, tak. na koniec października, więc ciężko wdrożyć coś. Tak, będzie to w następnym budżecie, tam w budżecie przygotowywanym już przez nową władzę, ale w tym zdaniu chyba najważniejsze jest to, że proszę zwrócić uwagę, prawie półtora miliarda, 1-3 miliarda złotych idzie na propagandę. Pisowską w telewizji publicznej, a dowiadujemy się, że nie ma pieniędzy na. Ile leczenie... idzie na propagandę pisowską? 1-3 miliarda dostali. Nie, bo to na, na radio też idzie wie pan. Eee, na 17 ja mów... rozgłośni polskiego I radio. Groty tych pieniędzy? idzie do telewizji ale ja publicznej. Myślę, że... Telewizja publiczna od dłuższego czasu... Na seriale, na, o na dłuższe... teatr telewizji ale jeżeli, podejrzewam. Ale jeżeli pan Jacek Kurski jest takim świetnym zarządzającym, jak chce to przedstawić w PiS, to dlaczego potrzebuje tych pieniędzy? No przecież e, dobry menażer potrafi no dobrze, sam ale na państwo... siebie... Ale panie redaktor, bo... Państwo krytykują A... rozdawnictwo. To nie, nie są moje słowa. Ro... Ale... Ro... Ja, ja, ja nie mówię teraz o telewizji, mówię ale... o rozdawnictwie. Państwo mówili wielokrotnie. A to 1000 złotych dla każdego nauczyciela to nie będzie rozdawnictwo. Nauczyciele to jedna z najbardziej poszkodowanych przez ostatnie lata grup społecznych. Od trzech lat mają tylko i wyłącznie słyszą obietnice od pani minister Zaleskiej i nic z tych obietnic nie zostało zrealizowane. Gdy rządziła Platforma, do roku 2012 systematycznie podwyższaliśmy uposażenia nauczycieli. Później, nauczyciel. tylko proszę, Ale później prze... już tylko... nie, ponieważ pani... nauczyciele protestowali pani... na przykład w kwietniu 2015 pani roku. tylko, że przez 8 lat Platformy średnie uposażenie nauczyciela wzrosło prawie o 40%. Jeżeli pani minister Zaleska zaproponowałaby tej grupie społecznej chociaż podobne, podobne podwyżki, pewnie tego całego problemu, który mamy teraz, nie byłoby. Nie mówiąc już o deformie edukacji, za którą pani Zaleska odpowiada i przed którą tak naprawdę, przed tym bałaganem ucieka do Brukseli. Dziękuję bardzo. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska szef Sztabu Koalicji Europejskiej. Bardzo dziękuję. Gisz, do usłyszenia.